Czy przy ustalaniu zaliczki na podatek od zasiłku chorobowego należy uwzględnić koszt uzyskania przychodu? Podstawę obliczenia zaliczki na podatek stanowi uzyskany przez pracownika w danym miesiącu przychód ze stosunku pracy oraz zasiłki po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS, o ile takie były od tego wynagrodzenia potrącone. Za zasiłki pieniężne uważa się zasiłki chorobowe, wyrównawcze, opiekuńcze, macierzyńskie oraz świadczenie rehabilitacyjne. W przypadku wypłaty zasiłku pracodawca nie powinien stosować kosztów uzyskania przychodu. No dobrze, a co w takim układzie w sytuacji, gdy obok zasiłku chorobowego pracownik ma otrzymać również dodatek stażowy? Przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od kwoty zasiłku nie stosuje się kosztów uzyskania przychodu, co nie oznacza, że przy wypłacie dodatku stażowego obok tego zasiłku nie należy ich uwzględnić. W tym wypadku należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu do wysokości tego dodatku.